Przygotowałam dla ciebie zestaw zawodniczki Bikini Fitness. Ale historia. I co dalej? Przede wszystkim będziesz potrzebować wysokich butów. Masz trenować jak mężczyzna, a wyglądać jak sexy kobieta. Więc proszę, to dla ciebie. Ja wam szukam. Jak transwestyci. Przygotowałam też biżuterię. Dostałam strój kąpielowy, bransoletki. Poczułam się jak prawdziwy sportowiec. Uczyłyśmy się podstawowych poz. Pozycja bokiem. Hop. Pupa do góry. Nogi połamie. Na obcasach było mi bardzo trudno. Ciągle traciłam równowagę. Upadnę. Dla kogoś tak niewyćwiczonego jak ja, trzymanie ciała w ciągłym napięciu jest nierealne. Po 5 minutach dostałam skurczy. Napnij nogę. Widzisz, jaka jest różnica, kiedy napniesz mięśnie? U mnie nie ma. Co miałam napinać? Poza sadłem nic tam nie ma. Co to za kij odmiotły? Jak foka. Próbowałam robić uniki od zadań. Kiedy mi się coś podoba, robię to na 100%. A tutaj mi się nie podobało. No co to za mina była? Wszystko widziałam, wszystko widziałam. Potem zaczęłyśmy się rozciągać i gadać. A czy masz jakiegoś mężczyznę u boku? Nie, na ten moment jest mi dobrze samej. Na razie potrzebuję czasu dla siebie, żeby nikt mnie nie denerwował. Potrzebuję odpocząć. Taka moja rada. Musisz zamienić ten samochód na rower, na spacerowanie, żebyś była piękna, znalazła wymarzonego męża, żebyś miała super figurę. Musisz trochę więcej trenować. Ja się dobrze czuję w takim ciele. Nie mam kompleksów. Jestem, jaka jestem.